It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Heroes 699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Resident Evil. Yeah! A zatem będziemy kontynuować to nasze straszne, przerażające przygody tej oto posiadłości, które jak trochę już widać nie są aż już takie złe. No bo wiadomo, już ten ekwipunek mamy dosyć sporawy. Tak więc okej, no dobra, zatem weźmy teraz tak zwaną pierdółkę i zostawmy sobie inki do skrzyni. No bo nie musimy z tym chodzić. No, zawsze raz można byłoby zapisać. A tak to Lipton, nie? No Lipton zawsze gdzieś tam jest, no ale okej. Mamy jeden wolny slocik, to moglibyśmy sobie właśnie to wykorzystać, żeby chociaż trochę tych zombie popodpalać, bo potem możemy mieć lekko przejechane, jeżeli tego nie będziemy robić. A jeżeli Chris ma zapalniczkę jako specjalny ekwipunek, no to lepiej byłoby to wykorzystać. Więc może od razu ciebie, mój drogi, zanim postanowisz wstać, powiedzieć, że nie jesteś sam. No dobra, a zatem jak dobrze kojarzę, mamy tak naprawdę dwie miejsca, gdzie możemy się udać. Czyli albo wrócić się do miejsca ze shotgunem, żeby go sobie wziąć w końcu, albo pójść sobie na górę, gdzie tam zdobędziemy sobie zdobędziemy klucz, gdzie potem będziemy mogli sobie przejść w nieznane. Okej, dobrze, tylko chwila, czyli tutaj, nie, to będzie tu góra, gdzie to było to pomieszczenie, które mnie interesowało, na dole, no właśnie. Czyli byśmy musieli tak i tak wrócić się do pomieszczenia z shotgunem, bo tamte drzwi, jak dobrze pamiętam, nie można było otworzyć, prawda? Chyba tak. No nie, są zamknięte. Potrzebujemy armoru, czyli właśnie ten klucz, który nas interesuje. No dobra. A zatem musimy teraz w jakiś sensowny sposób wrócić. Tu chyba jeszcze powinno być zombiaki. Nie, tu tego żeśmy rozpierdzieli, tu powinien być zombiak. Więc od razu jeszcze zrobimy burn. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, quiz, no. Bo ogień mógłby nas zranić, więc dlatego trzeba było się pośpieszyć. Okej, chwila, tutaj chyba są te drzwi. O, nic nie widzę. Aha, są te drzwi, okej. Czyli jeżeli patrząc na mapę, to byśmy byli na tym piętrze i byśmy mieli klucz. Dobra, czyli możemy tędy iść. Chwila, a te drzwi są do armora czy do hełmu? Hełmu, dobra, czyli nie będziemy mogli się tu wrócić. Tak więc jedziemy. Tutaj chyba już żadnego zombiaka nie powinno. A nie, jest zombiak. No dobra, zostawmy go sobie. Nie mamy co ten zombie. Nie możemy go podpalać. Reakcja jak ta, co była w kilku odcinkach wstecz, nie? No dokładnie. No z tamtymi trzeba uważać, bo oni są dosyć szybcy i takie strzały to nie specjalnie by sprzyjały zdrowiu. Tylko teraz pytanie, a nie, przecież mam jeden slecik, dobry, wolny. Czyli możemy tak, wziąć sobie ten kluczyk oczywiście. Proszę bardzo, bierzemy go.
To jak zwykle spada w dół i zaraz będzie zapierdzielał ten rycerz tą obrotową tarczą. A tylko, że nie mamy cutscenki, no bo już to żeśmy widzieli. I dajemy ten oczywiście drugi klucz z tej obroży. Jak widać, akceptuje to zabezpieczenie i możemy sobie wziąć bezkarny ten klucz właśnie armora. Proszę bardzo. Jak ładnie wygląda. No dobra, a zatem jeżeli już mamy ten klucz, to możemy sobie teraz otwierać drzwi związane z kluczem. I tak naprawdę teraz jeszcze będziemy musieli jednak walczyć z tym zombiakiem, no bo jakby nie patrzeć, musimy teraz stąd wyjść, ale może moglibyśmy wykorzystać grenade. Może by grenade tylko był łatwo. No, grenade chciałem. Weźmy sobie właśnie grenade. To jeżeli defensywa zadziała, chociaż oni chyba mnie nie łapią. Ale właśnie oni drapią. Właśnie trzeba będzie co uważać. Ale może nas złapie. Albo nie. Tak myślę, że może chyba lepiej byłoby spieprzać. Teraz pytanie, czy to ja właśnie w dobrym miejscu to zje. Teraz będą te kruki i gawrony. No dobra, zatem czy jest tutaj sens mojego tutaj przybycia? Takie trochę niezbyt. A jakbyśmy szli tu, no to już by chyba byłoby bardziej, choć... Dobra, pomyślmy. Tak trochę się szybciej zastanawiajmy, bo to jednak faktycznie czas leci, a nie chcę, żeby... No dobra, to już przejdźmy tędy, już jak to przeszedłem, to przeszedłem. Tylko oczywiście niestety wolno będziemy tu iść, no bo wiadomo, kruki i gawrony. O właśnie, tutaj zobaczcie, widzicie, dwa ziółka są. Tak więc w ogóle jest ekstra. Tutaj przy tej klatce to było w ogóle magazynek. Naprawdę ten poziom łatwości daje naprawdę dużo do ekwipunku. Ale z drugiej strony, dobrze, fajnie, że mamy tyle amunicji, ale też trzeba jednak uważać, no bo już tej amunicji, prawdaż, nie mamy tak dużo. Chociaż wiadomo, jak na hardzie, to jednak hard. Zawsze ta amunicja byłaby spoko. Dobra, czy teraz tu mogę wejść? Okej, okay, możemy sobie tutaj wejść. Tak więc sobie zawejdźmy. I co to mamy za pomieszczenie? Pomieszczenie z pianinem, okej. Okay. Nie wiem, czy nie jestem tutaj za wcześnie. No... Ale chyba może po prostu ten... No zaraz zobaczymy. No może gdybyśmy sobie wziąć w sumie tego inka. To chyba pamiętam, o właśnie, to może sobie coś przesunąć. Tylko, że jak wziąłem inka, to już nie wezmę tego tu. Chociaż to chyba jest zwykły dokument. Nie, chociaż nie, to nie jest zwykły dokument. To jest bardzo ważna rzecz, której no właśnie teraz nie mogę wziąć. Ale z drugiej strony dobrze, bo jak kojarzę, to tu jesteśmy za wcześnie. Tak więc lepiej wyjdźmy stąd, zanim się gra nam popierdzieli. Chociaż no jak ci się może gra jest popierdzielić? No nie wiem. Nieznane są. A w ogóle to ten zombie, jak żeśmy pokonywali, to on twarzą do nas padł, a on teraz jest twarzą do tej listwy. Tak więc... Tak. Ta burza właśnie skomentowała naszą beznadziejną sytuację.
A zatem tutaj jak zwykle nie możemy sobie tego Herba wziąć, no bo Hera stwierdzi, że nie jest mu na chwilę obecną żaden, nie jest w ogóle mu to potrzebne, no bo na chwilę obecną nie jest to nam potrzebne, tylko by nam zapychało miejsce w ekwipunku, a nie chcemy, żeby nam miejsce w ekwipunku zapełniało. Tak więc, dobra, czy teraz moglibyśmy pójść tędy? W sumie to już nie, bo potrzebowalibyśmy wolnego slotu, żeby uzyskać ten jeden ekwipunek. Tak więc na razie sobie sprawdźmy, czy mogę te drzwi otworzyć. Nie, hełmu trzeba, nie? Dokładnie. Ale na pewno na górze mogłem coś otworzyć. To jest pewne i potwierdzone lirycznie. Nie uwierzę, że nie można tu nic otworzyć. Przynajmniej na tym piętrze. No, zobaczmy, czy tamte drzwi mogę otworzyć. No to wbijamy. Okej, jesteśmy na zewnątrz. Jak coś kojarzę, to coś chyba było dosyć cennego. Na przykład o, amunicja, bardzo dobrze. Weźmy ją sobie. Okej, tu sobie mamy jakiegoś ziomka. Czyli tutaj ktoś jest z drugiego teamu, ponieważ były dwa teamy. Team, który właśnie teraz gramy, czyli właśnie tutaj Chris, Jill, Barry i Wesco. I jeszcze drugi team, który tu był, ale jak widać niespecjalnie mieli szczęście. No więc okej. Znaczy, no może nie okej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ups. To by nie było przecież rzeczy, to było oczywiste, że on wstanie, no bo przecież jakby to było, nie? Jakby nie wstał, nie? No dobra, zatem na roślinek nie pozbieramy. Na razie to jeszcze tak ciśniemy, jeszcze na razie nic nas nie zroniło. Chyba jestem granatem, chodzę. Patrzcie, jeszcze mamy trzy defensywy w sztylecie i jednego grenade. Bardzo się z tego cieszę. Więc dobra, na razie tu i tak nic nie możemy zrobić. Trzeba będzie sobie w którymś razie pozdejmować wszystko. Znaczy w sensie w ekwipunku pozdejmować. I pozbierać sobie te roślinki. Żeby one tam już se leżały, rozkwitały w skrzyniach, a nie tak się opierdzielały na powierzchni, nie? No dobra, zatem na pewno teraz wchodzimy tu. Bo tu na pewno możemy coś otworzyć. Zobaczmy, mamy tu dwa drzwi do sprawdzenia, więc sobie sprawdzimy. Na pewno chyba te można otworzyć. Dokładnie. No to leciłem. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you?
Chris. This place... Get your team out of here. Demons... everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. No dobra, poza tym poznaliśmy nowe osoby, a teraz mamy tak zwaną czasówkę, w którym właśnie musimy wrócić się w to miejsce, gdzie żeśmy zaczynali odcinek. Tak więc po prostu cudownie, nie? I właśnie teraz jakby tutaj sensownie pójść tak, żeby było jak najszybciej. No teoretycznie powinniśmy chyba właśnie pójść górą, nie? No właśnie, a tutaj masz ścieżkę, widzisz, teraz musisz w ten sposób takiego węgorza pierdyknąć i tam bezpośrednio tutaj, więc okej, dobra, więc pójdźmy na to. Jeszcze przy okazji zabierzemy sobie, czy schowamy inka. Będzie potrzebne nam są w ekwipunku. Chyba, że rzucimy w zombiaka, wtedy może, nie wiem, jakoś tam go, jakiś damage dostanie, ale tak to no nie. To nas uratuje, naszą beznadziejną sytuację, wtedy kiedy byśmy musieli zakończyć odcinek albo coś. Teraz tak, czy ja tego zombiaka w końcu pokonałem? Nie, tego zombiaka nie pokonałem! Czy ja? Się zastanawiałem, czy on ma ten sztylet, ale... On już ma wbite ten sztylet i raczej go nie odda. Dobra, dobra, to były te drzwi, czy to... Tak, to musiały być te drzwi. Już bez patrzenia na mapę. Wiem teoretycznie, że to może być to. Ups! Czyli jak już widzicie, tu nawet może być taka interakcja, że zombie może przechodzić przez drzwi. Tak więc musimy teraz być bacznie uważać na to. Okej, dobra, najpierw schowamy sobie tego inka. Możemy to też schować. To już się nam luzuje miejsce w ekwipunku. No dobra, spoko. No, bierzemy to serum i zapieprzamy do tamtej dwójki, co była. Ej, trzeba tu na apkoło. Przy okazji właśnie ta dziewczyna co była, to widziałem, że ma nowy strój, tak więc nawet jeżeli zmieniliśmy swój strój jako Chrisa, to jej się też zmienił. No proszę bardzo, też taka ciekawostka. Czyli jak rozumiem, zmieniliśmy strój u siebie, to inna osoba też ma zmieniony strój. Szkoda, że Jill nie ma też zmienionego stroju, ale okej. Okay. Jill będzie miał zmieniony strój, jak my będziemy nią grali. A na chwilę obecną gramy Chrisem i pomóżmy temu zranionemu gościowi, który go ponoć ukąsił Snake. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard!
He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? A zatem w magiczny sposób żeśmy się tepnęli. W miejscach, które żeśmy ratowali, zdobywaliśmy serum i w tym miejscu właśnie będziemy mieli właśnie Rebekę, która będzie nawet nam świadczyła pomoc lekarską. Tak, czyli jeżeli nawet mamy lipnie z życiem, ona może nas odratować. Nie jestem pewien, czy też na zatrucie, ale to zatrucie to już jest trochę dosyć późny etap w tej grze. Tak więc nie jestem tutaj jeszcze przekonany co do tego, ale na pewno możemy się u niej uleczyć. Tak więc spoko. Te okna mi się nie podobają. Są za bardzo wyeksponowane. Tylko kuźwa, teraz mógłbym w sumie jeszcze tego gema wziąć. Ale dobra, na razie sobie otworzymy sobie te drzwi. Bo możemy sobie tu wejść. Przy okazji będziemy mogli otworzyć jeszcze inne drzwi. Ten dźwięk mi się nie podobał. W ogóle to jest jakieś tak dziwnie. Aha, ziomek sobie okienka napierdziela. A to my sobie spokojnie przejdziemy do następnego pomieszczenia. Okej, okay, i zatem jesteśmy w ogrodzie, w którym to takie macki będą tutaj się wafluniły. Jest sposób na to, żeby je pokonać. Jest to właśnie tutaj. Tylko że no, musimy jeszcze mieć specjalny ekwipunek, żeby, znaczy specjalny itemek, żeby ich pokonać. A ten ekwipunek jest właśnie na zewnątrz, w pewnym miejscu, tam gdzie te pieski na początku nas zagryźli. Tak więc musimy na początek się tam wrócić. Ale przynajmniej już wiemy, jak wygląda na przykład ta lokacja, nie? I czego się spodziewa. Jezus Mary. Coś usłyszałem, że jakby ktoś tak wchodził do mojego pokoju i tak sprawdziłem. Co? Ale na szczęście spokojnie nic tu jest. No tu coś. O, proszę bardzo, kolejny itemek obronny. Tu jest też fajne pomieszczenie. Tylko że no tu powinienem mieć tego gema, ale niestety nie mam. Ponieważ tu mamy takie małe pomieszczenie z takim lwem, w którym jest tam napisane, że tygrys potrzebuje jakby niebieskiego i żółtego, jakby tak można powiedzieć, oka, a te oczy to będzie właśnie ten gem. I za każdy gem, który tam właśnie damy, będziemy mieli jakąś tam nagrodę. Więc dobra, jeszcze sprawdzimy sobie te drzwi i ku mojemu zaskoczeniu tu nie ma zombiaka. Może dlatego, że na tym łatwym poziomie po prostu go nie ma. Kuzio. Dobra, weźmy sobie magazynek. Ten gruby zombie to jest taki niebezpieczny, bo jak pamiętacie, jak kiedyś Klocuch mówił, że taki gruby to ma dużo HP, więc... Nie.
Rozumiem, że to jest wskazówka, że ja mam tam podejść, tak? Dobra, stary kluczyk jeszcze. Okej. Czy już wszystko zostało wzięte? Nie, kuźwo, tu coś jeszcze jest. Ale co? Nie widzę zombiaka, ja go bym wolał widzieć, bo nie chciałbym strzelać na próżno. Dobra, song ustał, czyli już na pewno tu nic nie będzie. Tu coś musi być. Ale co? Tutaj? O! Aha, książeczka jeszcze. Kurwa, nie mogłem je znaleźć nigdzie tych... Może za szybko robię. Nie mogłem znaleźć tych informacji, czyli to wszystko, gdzie jest to opisane, bo nawet sam osobiście bym jeszcze chciał chętnie to przeczytać. Może jeszcze źle szukałem. Tak więc będę musiał wznowić te moje poszukiwania. No bo fajnie byłoby też tak mniej więcej coś mniej więcej o tym wiedzieć, bo to no, może gdzieś tu są jakieś informacje, jakieś coś, jakieś bardzo fajne, ewentualnie może no jakieś no pierdoły na przykład, które na przykład teoretycznie nas nie powinny zbytnio interesować, no ale wiadomo, że fajnie byłoby to jakoś przeczytać dla samego siebie. Okej, okay, dobra, czyli już tutaj nic nie ma. Tak więc możemy stąd już wypieprzać. Aha, bo ja nie na drzwi, tylko na tę skrzynię. Znaczy, na ten regał patrzę, okej. Okay. Okej, okay, odblokujmy sobie te drzwi. I popatrzmy sobie na mapę, jakby tu jeszcze sensownie można byłoby pójść. No tak, no nie za bardzo widzę sensowne pójścia. Jedynie moglibyśmy się tu wrócić i właśnie pójść po ten itemek. Aha, więc może faktycznie tak zróbmy. Pomału czas mówi, że koniec, ale spoko. Dzisiaj są, znaczy w tym tygodniu dwa odcinki. Można sobie pozwolić nawet jeszcze nie na zapisanie, ale wiadomo, lepiej zapisać, bo nie znasz dnia ani godziny, w którym coś się tu może popierdzielić do takiego stopnia, że się nie przewidzi, że umrzesz. Uhohoho. Nie no, mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Dobra, jak tu miałem iść? A, tam miałem iść, no tak. Aj, z ogórku ty jeden. No co mogę na to poradzić, że ja taki ogórek jestem. O, proszę bardzo, ten już się zmaterializował do tego błyskawicznego zombiaka. Ale jak widać, regał nas broni. Więc tak naprawdę jakbyśmy chcieli teraz wejść do tej przymierzalni czy coś, no to już byśmy tego nie mogli zrobić. Chyba, żebyśmy go pokonali. Nawet jesteśmy w stanie go tak pokonać, ale zostawmy go sobie. Zostawmy amunicję na zombiaki, które będą nam bardziej zagrażać. No bo tu już raczej pieski nas nie zaatakują. Bo już żeśmy ich wypstrykali. Chyba, że tu się coś jeszcze pojawi. Okej, dobra, przejdźmy sobie tu. Bo jeszcze tutaj w ogóle nie byliśmy. Dobra, ćmeki sobie tam. Tam da lamp biorą.
Matki, ile tam jest tych roślinek, ja pierdyka. Ale okej, okay, bierzemy sobie tą chemiczną ziemię, czy coś takiego. Ten nawóz taki. A my sobie stąd spierdzielamy, bo te pieski będą mogły wskoczyć za tę siatkę. Znaczy za to ogrodzenie, jak to można nazwać. Tak więc lepiej właśnie spierdzielić jak najszybciej. Jeszcze zobaczymy sobie na mapę. Okej, możemy sobie do tego pomieszczenia. Ups, ups. Okej, czyli zombiak z łazienki, którego kiedyś oszczędziłem, wypierdzielił drzwi z łazienki. Natomiast pozostali jeszcze wzięli sobie i porozpierdzielali okna. No to jest jeszcze naprawdę cudownie. Ale my weźmiemy sobie shotgun. Oh yeah. A, tak, fajnie, weźmiemy, jak go jakuj wam i za ekwipunku znowu nie ma. Ty o górze jeden. No dobra, a zatem jeszcze ty kończymy. A zatem co udało nam się dzisiaj osiągnąć? A zatem zdobyliśmy klucz. Kolejny klucz. Klucz w postaci armora, którym to będziemy otwierać kolejne drzwi i będziemy poznawać kolejne zagadki, kolejne tutaj mroczne przejścia związane z The Evilem. Poznaliśmy nową osobę, poznaliśmy właśnie Rebekę, która właśnie będzie nas ewentualnie leczyć, ewentualnie pomagać medycznie tutaj. Trochę poznaliśmy składu drugiego, skład B, jeżeli to jest dobrze, skład nie, no skład B chyba, którym właśnie no troszeczkę nie mieli szczęścia, ale jak widać trochę też tam przeżyli. Czyli tam Richard był i Rebecca, czyli tak, taki zespół można powiedzieć R. nie, aż te, oni nie są podobni zespołu R. Więc Rebecca to jest, będzie właśnie postać, która będzie kluczowa w naszym tutaj właśnie zagrajmy, właśnie dla kampanii Chrisa, bo ona jakby dzięki niej będziemy mieli dobre zakończenie, albo będziemy mieli takie mniejsze dobre zakończenie. Czyli ona tutaj jest kluczową postacią, tak więc będziemy musieli dobrze tutaj jakoś z nią zaperkować. A na chwilę obecną już tutaj jedzie na luzie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Mam nadzieję, że jesteście łapki w górę, subskrypcję zostawiliście i jako tako będziecie śledzić mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.